Osiągnięcia, przez które nie jeden sobie zszarga nerwy. To w tym odcinku. Ja jestem Wilson i witam Cię w kolejnym odcinku z gry Harry Potter i Zakon Feniksa. A jeżeli jeszcze nie widziałeś poprzedniego odcinka, to teraz u góry wyświetli się link do filmu. I zobacz jak było. No dobra moi drodzy, czas kontynuować magiczną przygodę. Lecimy! No dobra moi drodzy, witajcie ponownie w rozgrywce. Ja wiem, że ostatni odcinek skończyliśmy sobie na tym, że mieliśmy grać w szachy z mistrzynią Puchonów, chyba tak można to nazwać, która znajduje się w bibliotece. Ale jeszcze zanim z nią zagramy w te szachy, to odpalimy sobie questa, który ma dla nas Luna. Wcześniej tego nie zrobiłem, a jak już to odpalę, to pojawią mi się w Hogwarcie przedmioty, które będę mógł zbierać, a które nie pojawią się wcześniej, dopóki tego questa nie odpalę. No dobra, także rozmawiamy z Luną, która znajduje się zaraz przy wyjściu z Hogwartu, mówię o tym głównym dziedzińcu oraz wielkiej sali. Dobra. Cześć Luna, co tu robisz? Straciłam większość moich rzeczy. Ktoś je ciągle bierze i chowa. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem dziwaczką. Niektórzy nawet nazywają mnie Pomy Luna Lovegood. To żaden powód, żeby chować twoje rzeczy. Jak znajdę coś twojego, to ci powiem. Dobra. Ja mam przy okazji poradnik. Ja to już mówię praktycznie przez całą tutaj rozgrywkę, jak podczas tego gameplayu, że ja działam z poradnikiem, żeby to wszystko sprawnie wyglądało. No i mam przed sobą właśnie, gdzie te rzeczy Luny się znajdują. Także zaraz tutaj w sumie w wielkiej sali znajduje się jeden z przedmiotów, ale jeszcze zobaczymy. Dlaczego tak robią? Myślą, więcej że tekstów ma Luna. Niektórzy nawet nazywają mnie Pomy Luna Lovegood. To żaden powód, żeby chować twoje rzeczy. Jak znajdę coś twojego, to ci powiem. Nadal szukam twoich rzeczy. Dobra, więcej tekstów nie ma. Śmierciożercy zabili twojego ojca chrzestnego, prawda? Moja mama zginęła. To było okropne. Czasami jest mi bardzo smutno. Ale przecież ją jeszcze zobaczę. Zobaczysz? Oczywiście, że tak. W tym pokoju z łukiem. Ukrywały się przed nami. Przecież słyszałeś szepty. Okej. Okay. Wszystko już znalazłaś? Jeszcze nie. W końcu się znajdą. Zawsze tak jest. To już koniec. Dlaczego tak robią? Myślą, że jestem. Już koniec tekstów. W ogóle nie wiem, czy widzieliście. Ja tutaj podejdę, w sumie to widać. Luna ma kolczyki w kształcie rzutkiewek, więc jest to bardzo, bardzo w klimacie. W sumie zastanawiam się, czy te kolczyki Luna miała w filmach. Wydaje mi się, że nie, aczkolwiek mogę się mylić, ale w książkach na pewno było o tym mówione. Dobra, to jest chyba jeden z przedmiotów. To chyba Luny. Tak, dobra, czyli mamy już jeden z przedmiotów. Kolejny z przedmiotów znajduje się na dziedzińcu, tylko pytanie, którym dziedzińcu? Jeszcze jedną rzecz chciałem tylko zobaczyć. Skoro już tu jesteśmy, to zobaczymy sobie, czy w sali z trofeami mamy odkryte wszystko. A jak nie, no to sobie tam zaraz pójdziemy i sobie spróbujemy zdobyć całą resztę tutaj tych znajdziek. Jak to się nazywa? Izba Pamięci może? To jest chyba to. No, dobra, czyli mamy wszystko. Wielka sala, przepraszam. Jak już tu jestem, to zobaczę też wielką salę. Wejście na wielka sala, o. Oj, 53, serio? To co tu jest jeszcze do zrobienia? W szachy graliśmy. Bo te rzeczy, te minigierki też się liczą. Dobra, w takim razie. Lecimy sobie po kolei. No, w sumie wcześniej robiłem tak, że robiłem wam przejście po prostu do następnej sceny, ale w sumie dlaczego macie nie być ze mną podczas tego, kiedy ja będę sobie przeglądał poradnik. Wielka sala, bla. Szukamy wielkiej sali, wielka sala. Zapalić świeczki, incendio na mównicę. Czyli to już na pewno robiliśmy, bo to pamiętam akurat. Zapalić lampy, pochodnie, wisiorkiem nad kominkiem. To też robiłem, ale możemy dla pewności jeszcze to zrobić. Czekajcie, w sumie zobaczę. Żeby nie było. Rzućmy to incendio. Jeśli dostajemy teraz punkty, to oznacza... Nie dostaliśmy, czyli ja to zrobiłem, no dobra. Dobra, nad kominkiem jest taki wichajster. No w każdym razie musimy to... Co z tym zrobić? Zapalić pochodnie... Dobra, o to chodziło.
dobra. Kolejna rzecz, jaką musimy zrobić. Kurczę, tylko ja to wszystko już robiłem, to jest najgorsze. A dalej nie dostaję punktów. Na to trzeba było rzucać depulso. Gryffindor! Dla pewności to zrobię jeszcze po raz kolejny. Nie jest to jakieś bardzo tutaj skomplikowane. A może dostajemy jakieś punkty zagubione. Ślizgoni! Rzucam depulso w każdym razie na te tutaj te klepsydry z nie wiem jak on to nazwać, klepsydry z kolorowym piaskiem. Puchoni! Przecież to nie był piasek. Zastanawiam się, do tego w książkach było o tym mówione, że tam są kryształki takie. I podczas bitwy o Hogwarts, z tego co pamiętam, to jak Harry Potter tam w przerwach w bitwie, co odkrył, że Lupin oraz Nymphadora nie żyją i tam jeszcze Colin Creevy nie żyje, to pamiętam, wszedł do tej wielkiej sali i były te właśnie te właśnie i to było o tym w książkach przynajmniej to było o tym powiedziane, że diamenciki się wysypały z tych klepsydr. No, czyli to były kolorowe diamenciki, a nie piasek. No, taka ciekawostka. Dobra, co dalej mamy do zrobienia? To ogarnąłem. Nakryć 4 stoły, tylko które stoły? W sumie mogę rzucać czar. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa! O, patrzcie, jednak jest. Marta się ucieszy, mamy coś nowego. Tylko pytanie, czy każdy ze stołów muszę tak ogarnąć? Nie! Nie ten stół. Halo. Aha, dobra, czyli nie każdy stół. Okej, no to w sumie to dobrze, bo to trochę tego mielibyśmy do roboty. Dobra, szukamy w takim razie stołów, które możemy zaczarować. Te są nie, ten, o tym to każdy wie. Ten stół mogę. Super. Szukamy kolejnego. Powinny być 4. Tu nie. Dobra, bo to już ostatni rządek. Dobra. O! Jest, dobra, znalazłem. Wszystkie stoły. Wcześniej nie byłem głodny. Jesteś zawsze głodny. Dobra, chyba wszystko, jeśli o to chodzi. I mamy 100%, dobra, super. O to mi właśnie chodziło. Dobra, patrzymy sobie teraz na mapę Hunsfotów. Sala wejściowa, wejście na dziedziniec. Czekajcie. Wejście na dziedziniec, o. 99. Czemu 99? Może tutaj jest właśnie ta rzecz Luny, dlatego mi się to ta jedna rzecz, ten 1% mi został. No to chyba chodzi o jakąś rzecz Luny, tylko czekajcie, gdzie to było? Gdzie to było? Gdzie ta rzecz Luny? Zaraz się dowiem wszystkiego. Jest rzeczy Luny, dobrze. Co mamy? Dziedziniec koło fontanny są buty, ale tutaj nie ma fontanny, czyli to nie jest ten dziedziniec. Jest jakaś niebieska sakiewka pod liśćmi, tylko gdzie są te liście? Dobra, liście wiadomo gdzie są, tylko szukam sakiewki. O, dobra, widzę. Widzę, tylko musimy sobie odsłonić. Zostaw ławkę. Zostaw tę ławkę. Dobra, czyli tak. Przesuwamy sobie tą miotłę. Chyba już nie mógł zrobić z siebie większego Halo. Głupka. Zamiataj. Dobra, jest. Patrzcie, widzicie? Jakie odkrycie? Jest rzecz Luny. To należy do Luny. Super, dobra. Patrzymy, czy jest 100%. Mam taką nadzieję. Nie! Serio? No co ty jesteś do zrobienia? Dobra, więc tak. Mamy zapalić pochodnie przy wejściach bocznych po obu stronach, pozamiatać liście. Dobra, pochodnie są zapalone. Po obu stronach pozamiatać liście. Tylko ja to wszystko robiłem. Możemy to zrobić dla pewności. Ale nie wiem, czyli to... A, jedną rzecz chciałbym to zobaczyć, że... Mogę wyzwać jakiegoś tutaj. Expelliarmus! O, patrzcie, mogę, dobra, bo mam osiągnięcie związane z czarowaniem, żeby wszystkie czary defensywne rzucić, tylko ja nie wiem, jak to się robi. Czekajcie. Wingardium Leviosa? Nie. Zaklęcia uroki. Uroki, o. Albo to nie tu. O, dobra.
Protego. I mamy tutaj kombinację. Dobra, to jest łatwe, bo to rzucałem. Czekajcie, bo jakie jest osiągnięcie? Tu sobie zobaczę. Rzucono wszystkie zaklęcia obronne w pojedynczej potyczce. Tylko zaklęcie... Dobra, inaczej, bo... Dla mnie tylko Protego jest zaklęciem obronnym. Zależy, co gra ma na myśli. Dobra, czyli w takim razie po kolei. Dobra, czyli te czary mamy użyć. Okej. Dobra, Expelliarmus używałem wielokrotnie. Drętwoty nie wiem w sumie, czy ja używałem w ogóle. Ale drętwoty nie jest ciężko rzucić. Dobra. Protego. No to jest łatwe, to robiłem. Ricto Sempre też raczej. Petrificus Totalus na pewno nie używałem. I Levi Corpus używałem. Dobra, czyli tak. Raczej Petrificus Totalus musimy rzucić. Ricto Sempre. Chyba. I Drętwotę. Dobra. Petrificus Totalus! Dobra. Jaki czar rzuca? To jest Drętwota. Dobra, pokonałem go. Zaraz sobie zobaczymy postęp. Co i jak? Cześć. Ile mamy czarów? No kurczę, 3 na 6? Serio? Aha! Rzuć wszystkie zaklęcia obronne w pojedynczej potyczce. No to nie będzie takie proste. Dobra, panie Puchon. Nie, Krukon. Chciałem Puchona tutaj. Krukona, kurde, nie mogę, ciągle się mylę. O, tam są ślizgony, dobra, dawaj. Ciach. O, wyzwałem. Dobra, wszystkie zaklęcia obronne. Czyli tak. Po kolei to róbmy, dobra? Bo ja się tutaj zakręcę. Uroki. Expelliarmus. Dobra, to tak. Dobra. Expelliarmus. Tylko nie gij mi jeszcze. To mamy. Wróć. Informacje o grze. Nie! Lista zaklęć. O, tutaj właśnie chciałem. Uroki. Drętwota teraz. Sorry, ja mam. Nie mam aż takiej dobrej pamięci, żeby zapamiętywać te kombinacje. Dobra, teraz. Dobra, jest drętwota. Jest drętwota. Ja nie wiem, czy ja dam radę wszystkie czary, bo mi umrze do tego czasu, no. Protego. Protego jest łatwe. No nie, kurde. No i mi zginie, no. Jakby to zrobić? Czekajcie. Jak mi nie będzie szło, no to ja to zrobię poza kamerą po prostu, no bo to bez sensu. No, halo, panie ślizgon. Proszę mi tutaj. Do walki stanąć. Co to ma być? Petrificus Totalus! Dobra, jeszcze raz to samo. Weźmy ten Expelliarmus nieszczęsny na sam początek. Dobra. Protego! Drętwota! Dobra. Levi Corpus. Patrzymy sobie. Nie listy zaklęć, informacje o grze chciałem. No cały czas 3 na 6. Dlaczego? No trochę mi się to nie podoba, ale na pewno używałem. Przynajmniej 5 starych już użyłem. Tam zginęło do tego czasu. Ale wstawaj. Dziwne są te pojedynki, jeśli mam 4 kilka. Dobra, działa. Czyli to po pojedynku dopiero mi zaliczyło. Dobra, czyli mamy kolejne osiągnięcie, zobaczcie. No jednak się opłacało. Dobra. Bawimy się dalej tutaj w te wszystkie rzeczy. Mamy zamieść te liście. Wingardium Leviosa!
Nie lubię zamiatać w tej grze, bo to jest takie jakieś takie tak, trochę nieintuicyjne. Przynajmniej profesor Snape zobaczy, jakim naprawdę Potter jest kretynem. No weźmy to, zamiećmy, ale no mówię wam, ja już to robiłem. Chyba, że tu jest jakaś minigierka, której ja nie ogarnąłem. A może? A dobra, zaraz zobaczymy. Bo to są te gargulki, nie? No, są te gargulki. Może ja ich nie przeszedłem. Bo mi się te dwa dziedzińce mylą. Jest jedna taka z fontanną i druga... I drugi dziedziniec to jest właśnie to miejsce. One dla mnie wyglądają... Ja wiem, że tam jest fontanna, ale... Ale mi się trochę mylą, jeśli chodzi o to. I nie wiem w sumie co gdzie było. Dobra, zamiatamy to liście. Nieszczęsne. Przedam na drugą stronę będziemy musieli przenieść tą miotłę. Dobra. No i ładnie zamiotłem. Ładnie zamiotłem. Zaraz się zabierzemy za tą drugą część. Tylko jeszcze sobie zobaczymy te gargulki nieszczęsne. Gram w gargulki. Przyłączysz się? Dobra, gramy. I patrzymy sobie właśnie... tradycyjnych zasad? Użyj gargulki, żeby wyrzucić inne kulki za koło. Rzut nie liczy się, jeśli twoje gargulki też wyjdą za koło. Zaczynamy. Dobra, jaki mamy wynik? Jeżeli będzie coś takiego najlepszy wynik, to znaczy, że już to grałem. Dobra, pociągnij, uderzenie. Ja kompletnie nie rozumiem tej gry. Chyba nie grałem, patrzcie. Dobra, wiecie co? Ja sobie to przejdę poza kamerą z racji tego, że wy to widzieliście już wielokrotnie, a nie ma sensu się za bardzo z tym męczyć. Także ja sobie to przejdę, nie będę was męczył po prostu tym kontentem, więc zaraz się widzimy po prostu, jak mi będzie szło. Dobra, moi drodzy, udało mi się i to z dosyć dużą przewagą przejść tą gierkę. Także mogę się cieszyć ze zwycięstwa. Okropność. Zagrasz jeszcze raz? Dobra, mamy z głowy ten temat gargulków z tej części Hogwartu. Jeszcze zostały nam gargulki grając z ślizgonem na wybrukowanym dziedzińcu. I z tego co wiem, to jeszcze jeden się odpala, mistrz Hogwartu, też na wybrukowanym dziedzińcu, ale to w momencie, kiedy przejdziemy wszystkie trzy poprzednie konkurencje. No dobra, czyli trochę już do przodu jesteśmy, no, w każdym razie. Dobra, zamiećmy do końca te wszystkie liście, ale te to zostaw. Tę ławkę zostaw, zamiatamy liście. A co po liściach mamy? Bo wydaje mi się, że to jednak nie o liście tutaj chodzi. Że już temat liści mam załatwiony. Dobra, jeszcze taczka nam została. Ale zaraz zobaczę właśnie po gargulkach, czy może już nam postęp już nam tutaj wybił do 100. Wejście na dziedziniec odkryte. No co? Dlaczego 99? To co ja tu jeszcze mam do zrobienia? Cześć! Hej! Aha, bo taczka już jest nieaktywna z tego co widzę. A mamy 99%. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia. To co tu jeszcze jest do zrobienia? Może można tutaj gdzieś wejść na górę? Bo oprócz tych rzeczy Luny są jeszcze paczki Freda i George'a, które mamy do zbierania. Może tu coś jest? Ale dobra, w każdym razie tym to się zajmę później. Dobra, to gdzie idziemy teraz? Może pójdźmy sobie tutaj na wejście na wiadukt. Tak? To. Wejście na wiadukt. A wiadukt sam? 90%? No, czyli coś tu jest do zrobienia. Dobra. W takim razie lecimy do wiaduktu. I co tutaj mamy do zrobienia? Mamy rzucić incendio na latarni i gargulce. Tylko czemu na gargulce? Ale ja go nie mogę czarować. O! Patrzcie, zadziałało. No. A inne czary? Bo incendium działa. Spójrzcie na widok. Dobra, to już z tobą gadaliśmy. Dobra,
No nie wiem, no w każdym razie w poradniku jest, żeby rzucić incendio właśnie na te gargulce, ale ja tutaj nie widzę sensu w tym. Dobra, przy wielkich drzwiach wespnij się na lewą stronę wiaduktu. To tu? Czy nie tu? Dobra, zaraz zobaczymy. Bo to są wielkie drzwi, nie? Dobra, działa. I co mi się tu pokazało? Snape w zakonie? Nie mogę w to uwierzyć. Aha. Dobra, czyli to mamy zaliczone. I to chyba będzie wszystko, jeśli chodzi o wiadukt. Zaraz zobaczę zresztą. Tak, 100%, dobra. Dobra. Czyli tak, wiecie co, pójdźmy sobie od razu na wybrukowany dziedziniec. W ogóle ile mamy procent z tego wybrukowanego dziedzińca? Gdzie on jest? Wybrukowany dziedziniec, o, 80%. Chyba tylko te gargulki mamy jeszcze do zrobienia. Ja sobie to zrobię od razu, żeby temat gargulków zakończyć, bo no, męczy mnie on strasznie. Ciągnie się mi przez całą grę. Ja trochę żałuję, że wcześniej tego nie ogarnąłem tematu, żeby mieć te gargulki po prostu z głowy teraz na koniec naszej gry. No ale cóż, dobra, musimy się tym zająć i żeby mieć te 100%. Dobra, widzę już tego pana, ślizgona. Także gramy. Dobra, także zaraz się widzimy, jak mi dobrze pójdzie, to wtedy będziemy kontynuować sobie rozgrywkę. Dobra, słuchajcie, wygrałem. Już miałem chyba 3 próby, ale trochę już sobie nerwy zszargałem na tej rozgrywce. Nie było aż tak ciężko. Moja taktyka była taka, że on oczywiście bardzo dobre miał ruchy, ale ja mu wbiłem po prostu te bile do środka, do tej dziury, a tam zasady gry, akurat w przypadku tych gargulków, było takie, że kto bliżej piłeczkę finalnie podstawi, bliżej tego dołka, ten wygrywa. Mi się udało. Ja to właśnie zrobiłem za pomocą tego, że wbiłem mu bile i on wtedy miał stracił ten swój dobry ruch. Ja wtedy byłem blisko, a on mi jeszcze dobił trochę bliżej, nie? To tą piłeczką, która właśnie jest przy tej mojej tej piłeczce, która wygrała. Dobra, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Możemy sobie stąd wyjść elegancko. Jak zostaną mi plamy na szatach! Dobra. I teraz jest chyba mistrzyni Hogwartu. Zresztą zaraz zobaczymy sobie w informacjach o grze, co i jak. Proszę mi stąd wyjść z tej... patrzymy. Patrzcie, jak mamy dużo zrobione. Odkryto... Pokonanie gracze... Co? Dlaczego jest 0 na 4? Nie wiem, czy wy to widzicie, czy tam jest moja twarz, ale mam 0 na 4. Przecież kurde, czarno-biała mieliście, że wygrywaliśmy. O co chodzi z tą grą? Dobra, to jest chyba mistrzyni Hogwartu, tak? Halo? Słuchajcie, dobra. Zostawiam temat tych gargulków na razie. Nie podoba mi się ten fakt, I to bardzo, że ja mam niezaliczony procent, w ogóle żaden, nawet 0 mam z tych gargulków. Nie wiem, czy to jest jakiś bug, czy co. Ja w każdym razie będę próbował się starał temat rozwiązać, ale nie wiem, trochę słabo to wygląda. Dobra, wybrukowane dziedzinie, co my tutaj mamy? Pracować w ministerstwie, gdy stąd odejdę. Mój ojciec ma znajomości. Dobra, naprawić schody, rzeźby, no to już robiliśmy. Naprawić schody, no to naprawialiśmy, to były te schody. Zapalić latarnię, to też już robiliśmy. Pamiętam, że była taka animacja, że wszystkie latarnie zapaliliśmy. Ustawić ławki pod symbole zrobiliśmy, wygrać gargulki zrobiłem, ale no, jakby co było, to było. Wejść na dach i przyjrzeć się dachówkom, to też zrobiłem. Nie wiem, czy pamiętacie, to tam były takie kafelki po prostu rozrzucone tam na ziemi, tam wysoko. I to było nawiązanie do tego, że rogogon węgierski, ten smoczek, właśnie zniszczył dach i tutaj to jako pamiątko zostały te rozbite dachówki, które tam leżały. I znaleźć paczkę. Z paczkę chyba też znaleźliśmy, mam wrażenie.
Dobra, czyli temat tego wybrukowanego dziedzińca, mam 80%, musimy na razie zostawić, no bo z tymi gargulkami to ja nie wiem po prostu o co chodzi. Dobra, co my dalej mamy? Jaki tutaj, gdzie by sobie tutaj pójść? Mieliśmy pójść do biblioteki i zagrać sobie w szachy, to może to zróbmy teraz. Także zaraz się widzimy już w bibliotece. I w sumie już będzie, zobaczycie rozgrywkę po tym, jak szachy wygram po prostu, także... dobra, to do zaraz. No dobra, słuchajcie, jestem prawie przy bibliotece i zobaczyłem tutaj taką rzecz śmieszną. To chyba Luny. O, dobra, to czyli mamy kolejną rzecz Luny zebraną. Kolejna rzecz Luny też jest w bibliotece. To w sumie już bądźcie ze mną, jak będę iść do tej biblioteki. Zaraz i tak sobie zaczniemy te szachy. A chciałem wam pokazać po prostu kolejną rzecz Luny, którą zbierzemy właśnie, która znajduje się w bibliotece, z tego co tam, według tego poradnika. Dobra, gdzie lecimy, gdzie lecimy? Halo? Dobra, są stopy. Dobra, tu, tu, tu. A, bo on prowadzi mnie pewnie do tego portretu tego dziadka. No, ewidentnie, no bo ten wyjście z tego portretu właśnie znajduje się przy bibliotece. Jest chyba jeszcze jeden portret, który mamy hasło zdobyć. No nie wiem, które to jest, ale na pewno tym się też musimy zająć. Flitwickiem też musimy się zająć. O ja zapomniałem o tych zajęciach z nauczycielami. Dobra, w każdym razie, tutaj jest ta rzecz Luny, którą tutaj mieliśmy zebrać. To rzeczy Luny. Dobra, jeszcze jedna rzecz została, bo mamy cztery rzeczy zebrane. Czekajcie, muszę sobie w głowie policzyć. Ten sweterek był w wielkiej sali, była portmonetka niebieska, chyba to była portmonetka albo sakiewka jakaś czy coś w tym stylu. Ta głowa teraz lewa, którą przed chwilą zebraliśmy, no i gazeta, którą tam zebraliśmy minutę wcześniej. Dobra, czyli tak, cztery rzeczy zebrane, jest ich łącznie pięć, jeszcze jedna rzecz została, ale to tym się zajmiemy już niebawem. Teraz gramy sobie w szachy, no i już będziecie widzieć efekt końcowy. Szach? Dobra, słuchajcie, jak widzieliście, przez chwilę tutaj nic nie mówiłem, bo się zastanawiałem, czy to dalej pokazywać. Przejdźmy sobie już razem do końca. Komputer się wystawił, trochę zgłupiał. Ja go tam, jak widzicie, gońcem oraz koniem zaszachowałem, on się teraz za bardzo nie może ruszyć, nie może mi tego gońca zbić. Nie wiem, czy ja dobrze nazywam gońca, chodzi mi o tego, co się na skos porusza. No i co, i zaczął bronić tego króla po prostu wszystkim, co się da i wystawiać mi te figury po prostu. Teraz przed chwilą, jak właśnie to, co widzieliście, wystawił mi królową i ja sobie tą królową królem zbiłem i jest bez królowej, a bez królowej to już praktycznie jest GG. Więc możemy się cieszyć ze zwycięstwa, tylko jeszcze to chwilę zajmie. Dobra, bijemy mu tego piona. Dobra, no on już ewidentnie nie wie, co ma robić. Możemy właśnie tutaj zacząć go tutaj szachować. Nie wiem, czy to nie będzie szachmat. Szachmat. Szachmat, dobra, wygraliśmy, widzicie? No dobra, czyli ten temat szachów mamy zrobiony. I to chyba będzie ostatni gracz szachów, nie? Tak. Mamy osiągnięcie. Wygrał lepszy. Genialne rozwiązanie. Dobra. Mam ci tyle rzeczy do... Nie. Dobra, patrzymy teraz na postęp w bibliotece. I mamy 78%. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, bo ja już tutaj raczej wszystko zrobiłem. Jeszcze sobie tutaj tak przejrzę. Ale wydaje mi się, że tutaj nic więcej do zrobienia nie mamy. No. Bo mieliśmy, coś mi tu się pokazuje, tylko nie widzę co. Na pewno te pióra. Wingardium Leviosa! O, tutaj nie dostałem. No przecież ja już to tyle razy robiłem, ja nie rozumiem tego zjawiska. Ile teraz procent? 100%. Dobrze. Ale patrzcie, niech mi ktoś wyjaśni, o co chodzi z tą grą. Dlaczego jest tak, że wykonuję jakieś czynności identycznie i wcześniej nie dostawałem, albo dostawałem punkty i postęp mi się nie zalicza. Dlaczego? Nie wiem. Bo z tymi piórami na pewno robiłem to z 10 razy, dobra, przesadzam, ale wielokrotnie. I jak do tej pory mi właśnie, nie wiem dlaczego dopiero teraz mi policzyło. Dobra, co mamy dalej? Jesteśmy przy bibliotece. Ostatnio, jak właśnie szliśmy tą biblioteką, to schodziliśmy sobie cały czas to piętro niżej.
Możemy spróbować tego Flitwicka załatwić. Tylko czy mi się to uda? Nie wiem, nie gwarantuję tego, że przy okazji tego odcinka ja to zrobię. Gotowy do dalszej tak nam już niewiele zostało tej gry. W tobie wielkie nadzieje, Potter. Ale spróbujmy, spróbujmy. Dobrze, Potter, zaczynajmy. Podam nazwę zaklęcia, które masz rzucić. Rzuć jak najwięcej. Dobra, wszyscy wiemy, o co chodzi w tym zadaniu. Zaczynamy. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Dobra. Reducto. Reparo. Reducto. Dobra. Reparo. Axio. Axio. Dobra. Pulso. No nie idzie mi ściśle, ale Axio. Za wolno. Za wolno. Incendio. Incendio. Reducto. Dobra, sorry, że nic nie mówię, ale po prostu skupiam się. No szybciej, no co za dziadostwo. Słuchajcie, przez testerowanie jest bardzo ciężko zrobić to zadanie. Ten popis zasługuje na ocenę wybitny. Widać poprawę, świetnie. Czekajcie, wybitny to jest najwyższa... Jak ja to zrobiłem? Nie gadaj. Nie gadaj, nie gadaj. Gotowy do dalszej nauki? Nie, ja już nie chcę. Dobrze, wyjdźmy stąd. Podam nazwę zaklęcia, które masz rzucić. Rzuć jak najwięcej zaklęć. Zaraz zobaczymy, czy ja mogę z tego wyjść w ogóle. Ja chciałem tylko się opowiedzieć, jaką ocenę dostałem. Wiem, że wybitne, ale chciałem to po prostu zobaczyć na białym. Dobra, zaraz się widzimy, bo nie mogę z tego wyjść. Dobra. Popis zasługuje na ocenę. Przeszedłem wybitny. I znowu dostałem wybitne. Świetnie. Okej. Okay. Zobaczmy sobie w informacjach o grze, czy mi to zaliczą. Najlepsze, tak, dostałem 3 wybitne, to jest najwyższa ocena. No to dobrze. To jest się z czego cieszyć. Ja nie wiem, czy ja w końcu skończyłem to zdanie, które zacząłem wcześniej, że szliśmy sobie cały czas piętro to niżej. Więc teraz idziemy sobie w tą stronę, bo tutaj nie byliśmy. Dobra, czyli temat biblioteki mamy załatwiony. Drugie piętro, odkryto 81%. A teraz jesteśmy na jakim piętrze? Dobra, nie wiem, nie wiem. Cześć. Depulso! Dobra, bo tu nic nie ma. Dobra, tu wszystko już odkryliśmy, tu nie ma co się tutaj bawić. Zielarstwo na pewno mamy tam zadanie do wykonania związane z mandragorami. Możemy to zrobić. Dlaczego by nie? Co ty tak? Myślałem, że ona ma ręce w kieszeni, śmiesznie to wyglądało. Gotowy do pracy? Dobra, spróbujemy. Nie wiem, czy mi się to teraz uda, ale spróbujmy. Trzeba przesadzić mandragory. Użyj zaklęcia Wingardium Leviosa. Już. Dobra. Będę mierzyć twój czas. To jest proszę trudne. Zaczynać. To jest trudne, słuchajcie. No kurde. Już się dobrze zaczyna. Noż, działaj. Przepraszam, bo to sterowanie jest w tej grze straszliwe. Straszliwe jest i mi po prostu nie wychodzi. No, zmieniaj się. Przepraszam. Nie zdało, bo zrąbało mi się to sterowanie. Nie zaznaczają mi się po prostu przedmioty do czarowania. Runda druga. No. No, nie, ja tak wściekle poruszam tą myszką, żeby zadziałało to Wingardium Leviosa, to jest strasznie toporne. Dobra. Jeszcze tu dwie mandragory. Ciebie zostawię. Dobra, nie wiem, może gra będzie dla mnie łaskawa i mi wystawi ten wybitny, ale wątpię w to. Jeszcze chyba runda trzecia, no. Oj, to będzie trudno, będzie zabawy, już widzę, dużo. Nie, zostaw. Słuchajcie, za dużo nerwów jak na ten odcinek. Wszystko na czas i cały czas jakaś rywalizacja. Już mnie to zmęczyło strasznie. Dobra. Nie, ciebie. Dobra, zobaczymy jaka ocena, ale wątpię, żeby była. Wybitnie. Świetnie, znasz się na mandragorach. Ja nie wiem, jak ja to robię, ale jest wybitne. Uff!
Uff, czyli mamy drugi temat z głowy, jeśli chodzi o zajęcia. Jeszcze, tylko co to jeszcze zostało? Bo nie, eliksiry? Transmutacja? Nie. Może transmutacja? Dobra, lecimy dalej sobie. Mam dość tej całej paplani. Dziedziniec transmutacji, co mamy, ile mamy tutaj do ile tutaj zrobiliśmy? Proszę mi to pokazać. Gdzie, halo? Chodź. Dziedziniec transmutacji 99. Nie wiem, co tu jest jeszcze. Chyba, że tutaj jest jakaś rzecz luny. Zaraz się upewnię. Rzeczy luny. Coś jest chyba. Czekajcie. Dzień zwęziściowy. Chodź pogadać z Markiem. Nie, tutaj nic nie ma. Nie, dobra, to jest dziedziniec koło fontanny z ostatniej rzeczy luny. Chyba, że jakaś paczka Freda i George'a tutaj się znajduje ukryta. Chodźmy na następną lekcję. Ale nie wiem. Chcesz zobaczyć, co wyczynia Irytek? Pomęcz kogoś innego. O, dobra, na gergulce trzeba było rzucić czar. Widzicie? I teraz zostaliśmy. I teraz patrzymy sobie. No i jest 100%. Dobra, czyli na tej gargulce trzeba rzucać incendio. I to jest odpowiedź tutaj na pytanie, czego tutaj może brakować. Dobra. To jest chyba łazienka jęczącej Marty. Pójdziemy sobie. Chyba, że nie muszę. Zaraz zobaczę. Łazienka ma... Ojej. Ojoj. Ewidentnie tutaj nie zrobiliśmy. Ale to chyba nie tutaj się znajduje. Dobra, słuchajcie, ale dalsza kontynuacja Exploru to Gwartu już w kolejnym odcinku. A już teraz zacznij oglądać mój gameplay z Harry'ego Pottera i Księcia Półkrwi.